Siemka, siemka. Gramy w Rise of the Tomb Raider. Musimy znaleźć wyjście. Odcinek 10. Wpadliśmy tu w dziury, żeby uciec. Komentuje Dranzat oczywiście. To lecimy. Stacja rozrządowa znajduje się na północnym krańcu Gułagu. Będę tam na ciebie czekał. Idę. To dziwne znów być w terenie. Tak długo działałam pod przykryciem, pławiąc się w luksusie na dworze Croftów. Tutaj nie ma żadnych wygód. Powietrze jest mroźne, a jedzenie z puszki i zimne. Prócz Konstantina towarzystwo jest okropne. Ale sama o to prosiłam. Muszę tu być. Nie mam czasu ani cierpliwości. Konstantin i ja zaczęliśmy tę podróż wspólnie. Mam zamiar być przy nim, gdy spełni swoje przeznaczenie. Póki co muszę brać głębokie wdechy. Pozwolę, aby mroźne powietrze wypełniło moje płuca. Niech przypomni mi, że wciąż żyję. Niech doda mi siły na ostatnim etapie naszej podróży ku przeznaczeniu. Dobra. Cholera. Muszę stąd uciekać. Zaktualizowano mapę, tak? Czyli rzeczy do odnalezienia. Tylko nie wiem, czy teraz mi się uda to zrobić. Bo jak mamy uciekać... Dobrze, my przeszliśmy stąd dotąd, tak? Naszywka wojskowa dla żołnierzy Trójcy. Nie ma na niej żadnego tekstu. Mają tajemnice nawet przed własnymi żołnierzami. No. Dobra, to jest pod prądem, tak? Muszę wyjąć drut z wody. Mogę użyć tej starej korbki. Oj, nie ten guzik. Gotowe. Czy to zjeżdża na dół, czy nie? Chyba nie. Dobra, tu już chyba nic nie ma. Tak, zdobyliśmy nową broń. Magazynek pełny. Dobra.
tutaj się teraz wystraszył. Nikogo nie było, a... Ktoś do mnie strzelił. O kurde, co się tu dzieje? Oj tak, oj tak. Mamy ładunki wybuchowe, tak? Dobra. Dobra. O! Przemierzając dolinę, przypatruję się ruinom i rozmyślam o własnej śmiertelności. Te budowle stały tu od wieków, czekając na tę chwilę. Czuję ich niecierpliwość. Nawet kamień pragnie naszego sukcesu. Kto nas może powstrzymać? Heretycy, ludzie pełni strachu, straceńcy. Ci, którzy dawno temu ukryli źródło przed Trójcą. Tylko my potrafimy użyć drzemiącej w nim mocy zgodnie z przeznaczeniem. Świat jest zbyt skorumpowany, zgniły, chory. Tylko Trójca może go uratować. Zbudujemy armię. Poprowadzi ją prawy człowiek. Będzie nim Konstantin. Aha. Obejrzymy. Dobra, tam mamy dziurę do zejścia pewnie. A co to jest? Jakiś monitor? Mapa zaktualizowana, tak? Czyli z tego budynku, no wszystko tu w coś jest. Zestaw survivorowy, o! To ciekawe. Dobra. Jacob? Czy to ty, Jacob? Laro, uważaj! Oni są wszędzie! Wpadniesz w tarapaty! Tam jest! Zdejmijcie go! Cholera! Cholera! Po raz pierwszy od tygodni wszystko staje się jasne. Wiem, że tam coś jest.
Sowieci także tego szukali. A teraz Trójca i Anna. Anna. Boże. Wciąż nie mogę uwierzyć. Przez cały ten czas. Czy obserwowała również ojca? Muszę iść dalej. Znaleźć Jacoba i dołączyć do jego ludzi. Jeśli zyskam ich zaufanie, może powiedzą mi więcej o tym miejscu. Może, no. Dobra. Jeszcze by szło coś ulepszyć. Bezszelestny krok, to jest fajne. Widzę. Ale to jest na razie ok, dobra. Ekwipunek, co tu mamy? Amunicja. Wyposażenie. Torba na ramię. Dobra, to wszystko. Tak, punkt dostępnej podróży mamy. A, to jest to. Więcej przeciwników jakoś nie widzę. A, ktoś tam jeszcze strzela.
wezmę wroga. Jest sama. Wychodź i to szybko. O, shit, trafili mnie. O, shit. Znalazłem wroga. Jest sama. Wychodź. I to szybko. Posłanie! Aj, nie zdążyłem się schować. Ajajaj, no. Znalazłem wroga. Jest sama. Wychodź i to szybko. Ogień kryjący! Jestem pod ostrzałem. Już chodź. Jacny gwint. Ten jeden typek przylatuje. Będę musiał zmienić na karabin. Znalazłem wroga. Jest sama. Wychodź i to szybko. Ajajaj, nie da rady, no. Nie da rady. Znalazłem wroga. Jest sama. Wychodź i to szybko. Czy żeśmy trafili? Dobra, przejrzymy broń. Dobra, zobaczmy. Teraz
Jesteśmy tutaj, tak? To tutaj... Zaraz powinien być ten zestaw survivalowy. I helikopterek leci. Kurde. Gdy zagłębiamy się w dolinę, zyskuję pewność, że to właśnie jest moim przeznaczeniem. Moje stygmaty swędzą. Stale przypominają mi o wyższym celu i roli, którą odgrywam w dążeniu ku niemu. Byłem dzieckiem, ślepym na zło tego świata. Pewnej nocy obudziłem się z krzykiem na ustach i poczułem niewyobrażalny ból. Moje dłonie ociekały krwią i byłem przerażony. To coś oznacza. Nie mogę wyzbyć się tej misji, tak jak nie mogę wyzbyć się moich rąk. No dobra. Jacob? Chyba jestem blisko stacji rozrządowej. Jesteś tam? Nie, chyba nie. Dobra. Dystynkcja organizacji wojskowej. Trójca. Tak, to będzie to. Tu jeszcze coś jest. Z przodu. Trzeba dobrze poszukać, jak już tu jesteśmy. Kolejny sowiecki plakat. Wrogowie odpowiedzą za swoje zbrodnie. Ponury. Jakiś wrogów słyszę. A, pełno. Dobra, zobaczmy. Tu coś powinno być. Tak, to już teraz było wszystko. Się tu pojawiło jedna rzecz. Tu chyba jeszcze nie byliśmy, albo byliśmy, bo tu chyba nie szło przejść. Nie, do tego. Kurczę, już teraz nie pamiętam. Dobra. Najwyżej będziemy wracać. Tak. Zrobimy wszystko. Myślałam, że cię straciłam. W życiu. Dzięki, że mnie stamtąd wydostałaś. Ruszajmy! Możemy wyjść ten. Uwaga! Nie dajcie im uciec!
zdołamy rady uciec. Nie daliśmy rady. Nie daliśmy rady. Ty zostawiłabyś mnie? Rozważyłabym to. Myślisz, że ja tego nie zrobiłem? Czemu ryzykowałaś tyle, żeby tu przybyć? Boskie źródło. Wiem, czego szukasz. Ale chcę wiedzieć, dlaczego. Gdy dorastałam, miałam tylko ojca. Też był archeologiem. W ostatnich latach życia miał obsesję na punkcie mitów i nieśmiertelności. Oczywiście nikt mu nie wierzył. Włącznie ze mną. Nasza ostatnia rozmowa była kłótnią. On odebrał sobie życie. Myślałam, że się z tym pogodziłam, ale... Stało się coś innego. Zobaczyłam coś, co uważałam za niemożliwe. Wszystko się zmieniło. Zdałam sobie sprawę, że ojciec miał rację. Zginął w bólu i samotności. Ale jego śmierć nie pójdzie na marne. Sądzisz więc, że boskie źródło istnieje naprawdę? Szczerze mówiąc, nie wiem. Ale jeśli jest w tym ziarno prawdy, znajdę je. Trzeba je przeanalizować, poznać. To może zmienić świat. Czegoś takiego nie powinno się skrywać. Zmiana nie zawsze wychodzi na lepsze. Chcesz, aby Trójca weszła w posiadanie tajemnicy nieśmiertelności? Oczywiście, że nie. Wobec tego proszę, abyś nie porzucała swojego celu, ale zmieniła drogę do niego. Dołącz do mnie i moich ludzi. Pomóż nam odeprzeć Konstantina i Trójcę. A potem co?
opuścisz Dolinę Nietkniętą. Ale ze świadomością, że postąpiłaś słusznie. Nie. Przykro mi. Nie mogę tego zrobić. Nie możesz? Czy nie chcesz? Będę walczyła z trójcą. Ale mój cel nie ulegnie zmianie. Jeśli poddam się teraz... Miałabyś wrażenie, że zawiodłaś go? Nie tylko jego. Potrzebuję odpowiedzi, Jacob. Muszę to zrozumieć. Idziesz? W tej chwili martwię się o moją osadę. Leży za przełęczą. Dzień drogi piechotą. Ale można tam dojść szybciej przez starą kopalnię miedzi. Odpocznij. Wkrótce wrócę. Idź do tunelu miedzi. Nowa przygoda już czeka. Dziękujemy za dodatek. Jacob, jesteś tam? Gdzie on u diabła jest? To już się przekonamy w następnym odcinku. No to do zobaczenia, papatki.